Cześć, witam. Zapraszam Was dzisiaj na cztery powtórki od Lucyfera. Tym razem Lucyfer podesłał Akamasa. No, coś ciekawego na pewno. Deck oparty na mocy plemienia. Jest tutaj też ostatnia reduta. No, interesujące. Łuty szczęścia. Oczywiście deck oparty też na stworzeniach. 39 kreaturek i 13 łutów szczęścia. Ok, zaczynamy. Mamy tutaj Mirandę. Po prawej stronie i gracze o nicku Lights. Lucyfer standardowo zaczął ofensywnie. Tutaj rywal go ładnie przyblokował atakiem prewencyjnym. No ale przeżyły te dwie kreaturki w trzecim rzędzie. No, gdzie zostanie zagrany tajemny strzelec? Czwarty rząd, ok. Proszę bardzo, mistrz partyzantki. 18 do 16. No, wytrzymały te dwie kreaturki. Harpia z Ranaru i łowczyni nawałnicy. Dość długo. Mamy piątą turę. Proszę, doszedł szybki atak. No ładnie. Niezniszczalny rozdzieracz czarnej czaszki. Harpia z Ranaru robi swoje. Cicha bohaterka tego pojedynku na razie. Mniejszy żywiołak wody. Powoli rośnie tutaj przewaga Akamasa i mamy pierwszego koksiura. Tu jest nawet zakaz targetowania. No. Bardzo ładnie to wygląda. Wejdzie sporo damage'u i w Mirandę. W inne kreaturki. Tak jest. No tak, to jest chyba GG. Okej. Ostatnia reduta. Hehehehe.
9 do minus 9. Okej, okay, mamy pierwszy pojedynek z Onami. Całkiem interesujący deck. Nawet tutaj odbyło się bez mocy plemienia. No ale zobaczyliśmy ostatnią redutę. No powiem wam szczerze, rzadko, przynajmniej przeze mnie, widziana karta. Ostatnia reduta, spoko. Wszystkie stworzenia otrzymują swobodny atak. Dobra, przechodzimy do drugiej powtórki. Zaczynamy drugi pojedynek. Tym razem rywalką Akamasa jest Cassandra. No, zobaczymy, jak sobie poradzi Akamas z koszarami. Jestem ciekaw, jak ten deck sobie poradziłby na wyższym elo. Tutaj Lucifer gra na 1100-1200 elo. Mniej więcej. No, trzy surowce. Bardzo fajne karty są do zagrania. No, tutaj Boscon Magic został trochę w tyle. Ale dzięki tym dwóm surowcom więcej może to nadrobi. Zobaczymy. No ładnie. Dwa razy słoneczny żar. No właśnie, mamy pierwsze koszary. Dwadzieścia do 10. Lucifer w swoim stylu szuka tutaj cały czas oczywiście miejsca, aby wbijać damage. Zobaczymy, czy to się opłaci. Tutaj Cassandra powoli rozkręca tą swoją machinę, swoje wojsko, koszary. No właśnie. No to było dobre, to jest niezłe. Od wody. No to jest niezłe kombo.
Mieliśmy tu już to okazję zauważyć niedawno podczas powtórek u mnie. A to zresztą chyba grałem przeciwko tym kartom z Zygfrydem. Mistrz partyzantki plus łowca z Sahar, który zadaje 3 punkty damage'u. Na stworzeniu, które się zasadziło. Okej. No dobra. Wygląda to całkiem nieźle. Patrząc oczami Lucyfera. Bardzo dużo robi tutaj łowca z Sahar. Fajne combo. I niezła kontra na koszary. Tak jest, moc plemienia. Mamy GG. A tutaj się odsłonił rywal. No, widać troszeczkę poziom 1100 elo. Zobaczmy użyte stworzenia. No, bardzo ciekawy deck. On już jakiś czas temu, no dawno, dawno temu, można było pograć na wysokim elo tym deckiem na mocy plemienia. Trzeci pojedynek. Rywalem jest Ignatius, gracz Niku Azesha. Niezłe rozdanie u Lucyfera. Tutaj Lucyfer mi napisał chyba w mailu, że jest to nowa potęga. No, jestem ciekaw, jak daleko może zajść ten deck. Może ktoś już próbował, a może sam Lucyfer uzyskał dużo wyższe elo Akamasem. Deck bardzo fajny. Przyjemnie się gra na stworzeniach. I mocne dopałki w postaci mocy plemienia i ostatnie reduty. Całkiem nieźle się to sprawdza. No, zobaczymy, co teraz zrobi Ignatius. Mamy kolejną kreaturkę. Okej. No, bardzo ładnie to wygląda. Cztery surowce.
Jest bolejowy Oliwa. Olifant, świetny bloker. I jednak decyduje się tutaj na zniszczenie oprawcy. A Lucifer. No, bardzo mocny trzeci rząd tutaj stworzył Azaesha. Ale jest atak, jest atak. Pasuje się tutaj pozbyć czyhającego. Tylko niestety za chwilę może się pojawić ponownie. Doszedł kolejny. Jest na ręce. Co tu zrobi rywal? O, most. Okej. Ale dokładnie, można się pozbyć tej karty. No, tutaj Lucifer przyblokował Harpius Ranaru, płonącego Sukuba. Ciekawe. A może ostatnia reduta? Zobaczymy. I można tutaj wykończyć dwa stworzenia rywalowi. Jeżeli dobrze tutaj widzę. Zobaczymy. No, jest tutaj narada w obozie Lucyfera. Jak przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę? Tak jest. Mamy odpalenie łutu szczęścia. Plus kolejny olifant. Takim sposobem, no całkiem nieźle. Ja tutaj myślałem o Sukubie, aby go wykończyć, ale bardzo ładnie to rozegrał też Lucifer. No i mamy tutaj dwie mocne karty, które mają 6 HP i 4 ataku, no sporo. Zobaczmy tutaj na karty rywala. No, trzeba się tutaj spieszyć. No dobra, pozostawił przy życiu 3 sukuby w pętach. Płonące sukuby. Tutaj trochę rywal troluje narastającym obłędem. No i droga do Ignatiusa jest zablokowana, ale momencik, momencik. No poszedł jednak most. Już myślałem, że coś tutaj może wykombinować Lucifer w tym czwartym rzędzie, ale rywal cofnął wszystko mostem.
No, ciekawy pojedynek. Wszystko tutaj wisi na krawędzi. No, zmuszony do blokowania. Lucyfer. Do 7. No, Azaesza szykuje się do ostatecznego ataku. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi w tej turze Lucyfer. No, są spory problemem płonące sukuby. No, co się tutaj wydarzy? Cztery do 7. No, teraz albo nigdy. Dobra. No i Zephyr Jabala. Ale dobiera karty rywal. No i niestety dla niego doszedł dręczyciel. Ciekawe, czy tutaj rywal mógł to wygrać, bo Lucyfer długo tutaj jest na krawędzi. Ale to może być GG. Tak jest, mamy GG. No, ale trochę długo to trwało. Użyte stworzenia, zobaczcie, 19 do 16, no sporo. Okej. Okay. Przechodzimy do czwartego pojedynku. Kochani, zaczynamy. Czwarty replay odpalony. I mamy mirror matcha. Jakieś tam minimalne są różnice, ale są bardzo podobne te deki. No, zobaczymy, kto tu będzie górą. No, rywalem jest Euripid. Dobrze znany gracz też. Okej. Okay. Zobaczmy tego Akamasa. Fajnie wygląda ta karta. Niezłe rozdanie mają. Obaj gracze szybko tutaj będą tworzyć napór.
kogo prześcignie. No zobaczymy. Pięć ataku. Ciekawe rozwiązanie. Siła w górę. Moc plemienia. No, chciał się pozbyć tutaj Lucifer tej zasadzki, która zadaje 3 punkty damage'u. Bo na pewno dobrze o tym wie, że ta kreaturka może zrobić grę. Świetnie jest smart. Fajnie to wygląda. Bardzo mocne stworzenie na ręce. U Euripida. 5 surowców, tak? Co tutaj można zrobić? No jest jakaś opcja. Proszę bardzo, po 11. Tydzień najemników. Świetnie się to skąbiło. Siadło. Tak jest, Lucifer. Cały czas stara się wbić jak najszybciej, jak najwięcej damage'u. 11 do 5. Co się tutaj będzie nie działo za chwilę. Kolejna blokada. Do jednego. No bardzo ładnie to wygląda. Ale mamy tutaj moc plemienia. Euripida. Zobaczmy, może jeszcze coś dojdzie. Jak dobierze kartę. Na razie idzie w stworzenia. O, jednak tutaj reduta. Całkiem niezłe rozwiązanie, ponieważ tutaj poszedł zakaz targetowania. No, ciekawy pojedynek. Interesujące zagranie. Odkrył się tutaj Euripid totalnie.
Bardzo mocna karta. Jeździec, Wyvern. Szał 2, odporność na magię. Druga moc plumienia doszła. No niestety, dla Lucifera mamy GG. Ja tutaj sporo też Eurypity ryzykował, ale udało mu się wygrać ten pojedynek. Dzięki Lucifer za te pliki. Bardzo fajny deck, no niestety troszeczkę nie należy do tych najtańszych. Aby tutaj polecić ludziom, którzy zaczęli przygodę z docem. Kochani, cały czas tutaj napływają nowi gracze. Niestety, za bardzo się tym nie przejmują chyba twórcy. Ta mega hiperkorporacja. Szkoda. No i mamy porażkę Lucyfera. Użyte stworzenia po 10. Ale w tym odcinku zobaczyliśmy siłę mocy plemienia. Ostatnia Reduta też bardzo fajna karta. Lucifer gra 3 sztuki w deku i 4 sztuki mocy plemienia oczywiście. Spoko. Dzięki jeszcze raz, zapraszam was do komentowania tych pojedynków, tego deku. Jak on sobie radzi na wyższym elo. Akamas to Akamas. No kiedyś to był silny deck, ale to było dawno temu. Ok, kochani, to by było na tyle. Zapraszam was na kolejne odcinki z Duel of Champions. Trzymajcie się, na razie, hej.